Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj tegoroczne maturzystki ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Płocku, Aleksandra Cierpikowska, pianistka. Dzień dobry. I Amelia Kowalewska, trębaczka. Dzień dobry. Jesteście właściwie historycznie pierwszymi absolwentkami Szkoły Muzycznej w Płocku, ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku. Oprócz was są jeszcze tylko Patrycja Jasińska, alto wiolistka, i Bartosz Smykowski, kontrabasista. Z tego co wiem, to już zdobyłyście dyplom muzyka, podobnie jak Bartek. Jeszcze tylko Patrycja czeka, bo we wrześniu recital dyplomowy. Powiedzcie, jak to jest w ogóle skończyć muzyczną podstawówkę i szkołę średnią? Czym to się różni od takiej szkoły ogólnokształcącej? Jest to na pewno coś wyjątkowego, bo w samym liceum było nas tylko czterech. Trzy dziewczyny, jeden chłopak, więc to była naprawdę mała klasa, no ale bardzo wyjątkowa. Każdy grał na innym instrumencie. No i przez to też mieliśmy zupełnie inne relacje niż w takiej dużej klasie na pewno. Tak, i między sobą i z nauczycielami z pewnością praca jest też zupełnie inna, bardziej indywidualna, dostosowana do każdego. Tak, to jest dosłownie indywidualny tok nauczania. My przychodziliśmy i mieliśmy jakby indywidualne lekcje. Nie tak jak w normalnym liceum, że jest 30-osobowa klasa i każdy, nie wiem, ktoś czegoś nie rozumie i po prostu jest to tak zostawione, ale u nas było właśnie tak, że no po prostu było widać i było tłumaczone od razu i no inaczej było, totalnie inaczej. Na pewno łatwiej, jeżeli chodzi o nasze liczne wyjazdy na konkursy, koncerty i tak dalej. Była większa wyrozumiałość tak. W ogóle. A jak to jest, oprócz przedmiotów takich tradycyjnych, miałyście jeszcze tam jakieś inne przedmioty? Tak, były inne muzyczne przedmioty, kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, formy muzyczne, no i wiele innych takich, które jeszcze właśnie były normalnie w naszym planie i normalnie poranne lekcje to były. Tak jak między polskim i matematyką były jeszcze takie przedmioty. Czyli jak godzinowo to wychodziło? Miałyście więcej godzin niż normalnie mają uczniowie? Czyli na pewno 13.30 do domu nie wychodziłyście. O nie, 21.30 to dopiero można było wyjść do domu, bo wiadomo, trzeba jeszcze poćwiczyć. Jeszcze były lekcje typu trąbka, fortepian, jakieś akompaniamenty. No także nasz dzień to była szkoła muzyczna po prostu. Wy wybrałyście swoje instrumenty, tutaj trąbka i pianino, tak? Dobrze pamiętam? Tak, fortepian. Fortepian. Czy oprócz tego jeszcze uczyłyście się jakichś innych instrumentów? Czy to tylko nie, tak? Ja tylko fortepian. No ja miałam dodatkowy fortepian, potem już obowiązkowy, ale w klasie dyplomowej już nie, także tylko na trąbce. Powiedzcie, jak wygląda życie młodego muzyka na starcie w dorosłość? Czym myślicie, nie wiem, o dalszych studiach kierunkowych? Tak, ja jak najbardziej zamierzam kształcić się dalej w muzyce. Dostałam się do Royal College of Music w Londynie. Gratuluję bardzo. Dziękuję. Będę jeszcze też zdawać na Akademię w Polsce. No i zobaczymy, co dalej, ale z pewnością muzyka to jest to. Ja również muzycznie będę startować do Berlina, na trąbkę oczywiście. No i życie młodego muzyka jest bardzo ciekawe, bo wiąże się z wieloma wyjazdami, wieloma konkursami, poznawaniem wielu ludzi. Oczywiście jest to trudne w jakimś sensie pogodzić to granie i takie życie rodzinne w ogóle, ale no, jest to coś wyjątkowego. A jakie w ogóle macie perspektywy bycia w tym zawodzie? Czy planujecie, nie wiem, grać w orkiestrze, czy może tworzyć jakąś własną muzykę? Ja bym na początku chciała grać solistycznie. Myślę o wyjeździe na konkursy międzynarodowe, tak pokazanie się w ogóle na takiej scenie międzynarodowej. Potem może orkiestra, bo to też oczywiście jest świetna sprawa, aczkolwiek granie solistyczne to myślę, że przemawia do mnie bardziej na ten moment. A jak u ciebie? Jest wiele różnych opcji do wyboru. Ja jeszcze nie mam sprecyzowanych planów dokładnie, ale na pewno muzyka będzie to. Powiedzcie, co wam w ogóle dała nauka w szkole muzycznej? Oprócz oczywiście nauki gry na instrumencie. No dobre możliwości i w ogóle takie wsparcie, że ja mogłam robić to, co kocham. Bo w takiej normalnej szkole ja nie miałabym możliwości, żeby wyjechać na tydzień i nie mieć z tego powodu problemów. A tutaj miałam jeszcze wsparcie, pomoc i no i takie zrozumienie. Jeszcze przyjechałam i wszyscy się cieszyli, że ja w ogóle tam byłam, także to było świetne. No i z pewnością nauczyłyśmy się bardzo systematycznej pracy i jak dobrze organizować sobie czas, no bo to jest niezbędne przy naszym trybie pracy, który
naprawdę tak wyglądał, że my do 21 siedziałyśmy w szkole. Tak. No właśnie, bo to ile czasu wam zajmuje? Bo rozumiem, że to nie są tylko te treningi w czasie zajęć, w czasie lekcji, tylko same też musicie ćwiczyć. No tak, żeby jak do czegoś dojść, to musimy grać co najmniej no, 2-3 godziny dziennie. Ola, oczywiście fortepian to jest zupełnie inna skala, jeśli chodzi o trąbkę i fortepian i ćwiczenie. Aczkolwiek no, trzeba ćwiczyć, żeby w ogóle myśleć o jakiejś przyszłości. Mhm. Jakbyście miały ocenić mniej więcej, ile to godzin wam zajmuje dziennie? No jeżeli przygotowuję się na przykład tak jak do recitalu dyplomowego, to 4-5 godzin ćwiczenia. Do tego jeszcze lekcje, próby oddzielnie. O matko. No. Dobrze, to już rozumiem, dlaczego jest was tylko czwórka w klasie maturalnej. No i właśnie ostatnie pytanie, jak matury? Czy już po, czy jeszcze coś was czeka i jak oceniacie to, co już było? Jesteśmy już po maturach pisemnych, zostały jeszcze ustne z polskiego i z angielskiego. No myślę, że już z górki. Tak. Najbardziej się bałam, ja się bałam najbardziej tych podstawowych, bo no po prostu był strach, ale teraz już jest okej. Okay. Wyniki pewnie w lipcu. Tak, w lipcu. Mhm. No dobrze, to trzymamy bardzo kciuki i za wyniki maturalne, i za waszą przyszłość muzyczną przede wszystkim, która chociaż jest trudna zapewne, to na pewno bardzo ciekawe, inspirujące. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były Aleksandra Cierpikowska i Amelia Kowalewska.